Okej. Brama otwarta. Można wchodzić. Jesteśmy w środku. O kurde, nie spodziewałem się, że to będzie taka fajna lokalizacja. Kolejny opuszczony belgijski dom. W zasadzie przy samej drodze. Zobaczcie, ile wypodaszenia zostało. Najbardziej to mi się podoba, że tutaj nie ma takiej kradzieży i większość tych pięknych domów nadal posiada wyposażenie. Zobaczcie ten piec. Ostatnia wieczerza. Talerze rozłożone, jakby za chwilkę mieli wrócić. Tutaj co? Dalsza część kuchni? Chyba tak. Wejście na górę. Jest również piwnica, ale zostawimy sobie ją na sam koniec. O, widzę, że tutaj jest dość widocznie, więc wyłączymy latarkę. Tak, wpada tutaj światło dzienne. Łóżko. Zobaczcie. Sufit spadł centralnie na łóżko. Tutaj taka fajna toaletka. Zobaczmy resztę pomieszczeń. Kolejna sypialnia. O kurde. Ale klimat. Te wszystkie ciuchy, buty. Co tutaj jest? Aha, tutaj byliśmy. Tu jest kolejny pokój. Całkowicie ciemny. Bez światła jakiegokolwiek. Ale mebelki są naprawdę niesamowite. Bardzo solidne drewniane łóżko.
wejście na wyższe piętro. Komodę z białym marmurem. Dużo metalowych elementów. Strychu to będzie chyba tyle. Tutaj jeszcze coś mamy, ale nie sądzę, że jest tam coś ciekawego. Nie, raczej nie. Schodzimy na dół. Są w niezbyt dobrym stanie, ale kawałek zejdziemy. Piwnica dość spora. O kurde, zobaczcie ile przetworów. Fasolka szparagowa, groszek i kompoty nawet ze śliwek. A co tutaj? Co to może być? Wódka wyborowa. 1 litr. O kurde! Nie wierzę w to, normalnie nie wierzę. Który to jest rok? Nic nie jest pokazane. A tutaj? To jest puste akurat. Ale wyborowa jest pełna. A tutaj? Sirenę. Cytrynowy jakiś trunk. Co to jest? Syrop. I kilka win. Piec z centralnego ogrzewania. Nie znajdziemy. Pójdziemy teraz na zewnątrz. Można już wyłączyć latarkę. I lecimy dalej. Przejdziemy przez kuchnię. Magnetofon Philipsa. Dobra. Tu mamy jeden obiekt. Tu mamy drugi. I jeszcze jakąś dobudówkę tutaj. A w środku kaloryfery. Jakiś duży pojemnik. Nie wiem, czemu miał służyć. Czy to piec? To tutaj z tej strony jest jak coś jakby piec. Zauważcie, że jest miedziany. W ten sposób koroduje miedź. Dobra. Idziemy teraz do garażu.
coś będzie. Maszyny używane w gospodarstwie. Ale nic poza tym ciekawego nie widzę. Dlatego nie będę pan wchodził. Tak wygląda cały dom. Jest naprawdę duży. Pompa, ale fajna. Ale fajna. Rowerek malutki. A tutaj trzymano chyba zwierzynę. Raczej tak. Tutaj nic nie widzę ciekawego. Rower oparty o ścianę. Zaczyna rdzewieć. Siano. Stary rowerek. Piła. Jest i kosiarka. Prowadnica. I wejście na górę. Wszędzie siano. Siano mnie nie interesuje. O kurczaczek. W garażu stoi samochód. Renówka. $188,000 przejechane. Radio oryginalne. Wygląda całkiem fajnie. W garażu jest rynówka. Renault 11 GT. Metaleczkę można już ściągnąć. Przydała się. No cóż mogę powiedzieć. Byliśmy już praktycznie wszędzie. Odwiedziliśmy kolejny belgijski dom. Jednak pora zakończyć eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja osobiście uwielbiam odwiedzać takie miejsca i wam je pokazywać. Ale tutaj eksploracja dobiega już końca. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.